Anna Myćka, witam i zapraszam na najnowsze informacje z regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o śmiertelnym wypadku w Zabrzu, przebudowie linii kolejowej w Katowicach, a także o pladze pijanych kierowców na śląskich drogach. Zabrzańscy policjanci wyjaśniają okoliczności śmiertelnego wypadku, do którego doszło na ulicy Makoszowskiej w Zabrzu. Kierujący Fordem z sądowym zakazem prowadzenia pojazdu wjechał w samochód marki Renault. Śmierć poniosła 57-letnia kobieta. W dalszym ciągu brawura i nadmierna prędkość są najczęstszą przyczyną wypadków drogowych. W czwartek policjanci z Zabrza zatrzymali 38-letniego kierowcę Forda, który uderzył w samochód marki Renault na ulicy Makoszowskiej. Tam 38-letni kierowca Forda wyprzedzał kolumnę pojazdów. W trakcie tego wyprzedzania z naprzeciwka nadjechał samochód ciężarowy. Ten 38-latek chciał zjechać z powrotem na swój pas ruchu. Zahaczył przy tym o samochód marki Renault, który go zepchnął na tą nadjeżdżającą ciężarówkę. Samochodem Renault jechała 57-letnia kobieta, która niestety w wyniku obrażeń zmarła w drodze do szpitala. Policjanci na miejscu pracowali pod nadzorem prokuratora. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Teraz będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku śmiertelnego. Grozi mu za to nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Policjanci apelują do kierowców, pieszych i rowerzystów o zachowanie ostrożności na drogach. Wkrótce w Katowicach rozpocznie się przebudowa linii kolejowej E65. Mieszkańcy będą musieli się liczyć z dużymi utrudnieniami, ponieważ stopniowo remontowanych będzie w sumie 14 wiaduktów. Wielka modernizacja linii E65 rozpocznie się już we wrześniu. Nowe wiadukty, przejścia podziemne i perony to tylko część infrastruktury, która zostanie odrestaurowana lub zbudowana na nowo od podstaw. W obszarze miasta Katowice nie tyle wyremontowanych, właściwie większość na nowo wybudowanych, to jest 14 wiaduktów od granicy z Sosnowcem aż do praktycznie Piotrowic. Sekwencja dotycząca zamykania poszczególnych wiaduktów jest to efekt właśnie długotrwałych uzgodnień dokonywanych z inwestorem i wykonawcą, tak, bo postawione zostały trzy warunki. Po pierwsze, miasto musi funkcjonować, po drugie, trzeba w określonym zakresie utrzymać funkcjonowanie transportu kolejowego, a po trzecie, inwestycje trzeba zrealizować. I wynikiem tych trzech uwarunkowań jest przyjęta sekwencja zamykania wiaduktów. Modernizacja wiązać się będzie z utrudnieniami i zmianą organizacji ruchu, lecz miasto zapewnia, że poradzi sobie z tym problemem. Uzyskałem dzisiaj zapewnienie, że PKP zrobi wszystko, by te terminy dostosować w taki sposób, by to informowanie było skuteczne, efektywne i by wszyscy, których będą dotyczyły te zmiany, mogli się z nimi szczegółowo zapoznać i wprowadzić w swoje codzienne rozkłady, w swoje codzienne kalendarze. Pełny plan zmiany organizacji ruchu dostępny będzie już niebawem. Śląska Drogówka wraz z Urzędem Miasta w Świętochłowicach zaprezentowała dziś spot promujący akcję Żyj aktywnie, wybieraj trzeźwość. Od początku roku na śląskich drogach zatrzymano ponad 6400 osób kierujących pojazdami pod wpływem alkoholu. Tylko od początku roku doszło do 582 zdarzeń drogowych z udziałem pijanych kierowców, w których zginęło 7 osób. Mówimy głośno o tym, że skontrolowaliśmy już prawie 1 700 000 osób, które kierowały różnego rodzaju pojazdami tylko na Śląsku. Tutaj dzieląc to przez liczbę dni świadczy o tym, że praktycznie 10 tysięcy kierowców codziennie poddawanych jest badaniu stan trzeźwości na naszych drogach. W samych Świętochłowicach od początku roku 4 wypadki były spowodowane przez pijanych kierowców. Od początku roku ujawniliśmy już 91 nietrzeźwych kierujących. Przeprowadziliśmy 25 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Niestety wśród tych kierujących 4 osoby zdążyły doprowadzić do zdarzenia drogowego. No niestety my wciąż utrzymujemy podobny trend, tak więc zatrzymywanie kilkudziesięciu nietrzeźwych kierujących każdego dnia na naszych drogach to na pewno zatrważająca liczba. No i ciężko to nazwać modą, ale no niestety jest to codzienność, że policjanci ruchu drogowego i nie tylko ujawniają osoby, które nie powinny znajdować się za kierownicą, a jednak siedzące w tym miejscu. Śląska Policja wraz z Urzędem Miasta w Świętochłowicach zaprezentowała dziś spot promujący akcję Żyj aktywnie, wybieraj trzeźwość. Spot, który można przypisać do takiego cytatu, że
twoim samochodem to są tylko 3 minuty, a moje całe życie, był nagrany w takim celu, aby w obrazowy, w taki dokładny sposób pokazać odbiorcy, jakie niesie sobą zagrożenie wejście za kierownicę pod wpływem alkoholu. Spot był nagrany dzięki uprzejmości pana prezesa w Sądzie Rejonowym w Chorzowie z bardzo fajną ekipą filmową, z panem Maksym Libudą. I mam nadzieję, że dotrze do jak największej liczby odbiorców i że żadna osoba, która zobaczy ten spot, nie wsiądzie za kierownicą pod wpływem alkoholu. Przede wszystkim zauważyliśmy problem, który w statystykach bardzo często się pojawia publicznie, tak, mówiący o tym, że bardzo wielu kierowców niestety, ale pod wpływem alkoholu siada za kierownicę. Wierzę w to, że dzięki właśnie takim akcjom dotrzemy do większej grupy osób, tak żeby jednak zastanowiły się rano, albo przynajmniej przede wszystkim skorzystały z alkomatu. Tak? To są dostępne powszechnie urządzenia, tak aby się upewnić, żeby tego z życia sobie, ale też innym przede wszystkim nie zepsuć. Na drogach województwa w najbliższych dniach prowadzone będą działania ukierunkowane na ujawnienie kierujących znajdujących się pod wpływem alkoholu. Ostatni upalny weekend wakacji będzie doskonałą okazją, aby skorzystać z miejskich kąpielisk. Nie tylko wysokie temperatury powinny być powodem wybrania się na basen, ale też fakt, że sezon na kąpiele pod chmurką dobiega końca. Zbliża się koniec wakacji, a wraz z nim ostatnia szansa na skorzystanie z kąpieliska Rajska Fala w Żorach. Obiekt będzie czynny tylko do 1 września. Niestety wszystko co dobre się kończy. To jest ostatni weekend, kiedy będzie pływalnia otwarta dla licznej, mam nadzieję, rzeszy użytkowników. Rajska Fala oferuje mnóstwo wodnych atrakcji, które z pewnością umilą czas zarówno dzieciom, jak i rodzicom. Jest bezpieczniej, bo są fantastyczna ekipa ratowników, to jest pierwsza sprawa i najważniejsza. A druga, mamy, tak jak powiedziałem, fajne wodne place zabaw z różnymi atrakcjami, tryska woda z góry, z dołu i tak dalej, zjeżdżalnie dla takich maluszków. Mamy zjeżdżalnie dla już osób starszych, bez pontonów i z pontonami. Mamy miejsce, gdzie wytwarzamy taką sporą falę, namiastka fali niemal oceanicznej, ale jest po prostu wesoło. No i brodzik dla najmniejszych dzieci, 40-centymetrowy, różnie z różnymi atakami wodnymi. Naprawdę polecam, bo jest fajne. A letnie kąpiele właśnie w tym miejscu polecają zarówno ci duzi, jak i mali. Basen jest cudowny. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dla dzieci, jestem zachwycona. Nawet takie maluchy, nawet w momencie, kiedy spuścimy ich z oka, są ratownicy, którzy czuwają, więc naprawdę wielki ukłon za to. Poza tym odnowiony basen jest świetny. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No, najbardziej mi się tutaj podobają bardzo zjeżdżalnie. Basen jest bardzo fajny, jest bezpiecznie. Jest też nawet głęboki. No, bardzo fajnie. A basen to 5 na 5 gwiazdek. Fajnie. Super. Mieliśmy tu gości z Argentyny, z Brazylii i z Portugalii. Mamy gości z Cieszyna, z Gliwic, dojeżdżają nawet z Katowic. Także my się bardzo cieszymy, oni są zadowoleni i to jest najważniejsze. A teraz zobaczmy, co dziś ciekawego działo się w kraju i na świecie. Generał Maciej Klisz, dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, zadecydował, że poszukiwania naziemne rosyjskiego obiektu powietrznego, który w poniedziałek wleciał na terytorium Polski, będą kontynuowane do 2 września. Obecnie trwa szczegółowa analiza terenu. 12 jednostek Straży Pożarnej przez całą noc gasiło tartak, który znajduje się przy ulicy Miłej i Pomorskiej w Szczecinie. Ogień objął około 100 metrów kwadratowych, głównie paliło się składowane na placu drewno. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, a sprawą zajmuje się policja. Południowo-zachodnia część japońskiego regionu Kyushu walczy ze skutkami tajfunu. Żywioł spowodował śmierć co najmniej 3 osób, natomiast rannych jest około 80. Miejscami silny wiatr przekraczał 250 km na godzinę. Władze wydały nakaz ewakuacji 5 milionów osób. Na dziś to już wszystkie informacje, a za chwilę na naszej antenie program Gośnia, w którym Marek Jedynak porozmawia z Andrzejem Sączkiem, przewodniczącym klubu PiS w Rybniku. Zapraszam serdecznie do oglądania, a Państwu dziękuję za uwagę i życzę przyjemnego weekendu.